4 listopada w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się kolejne spotkanie władz powiatowych z przedstawicielami miast i gmin ziemi oświęcimskiej. Tym razem tematem spotkania była ekonomia społeczna i możliwości jej finansowania. Po zainteresowaniu i, że tak powiem, atmosferze, która dzisiaj tutaj była, po jakości wykładu i zainteresowaniu, jakim słuchacze wysłuchali, myślę, że było to bardzo wartościowe 2 godziny, gdyż podmiotów ekonomii społecznej w postaci stowarzyszeń, fundacji na terenie naszego powiatu jest bardzo wiele, około 300, a zatem są to możliwości pozyskiwania środków finansowych na ich działalność statutową, na realizację zadań publicznych. Myślę, że było to spotkanie bardzo owocne. Mój pomysł to jest zorganizowanie spotkania w tej chwili z przedstawicielami organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, żeby przybliżyć ten temat i mówić o możliwościach finansowania ich działań. Każde stowarzyszenie bez względu na wielkość, na charakter działania ma możliwość sięgnięcia po środki, które są w tej chwili bardzo łatwo dostępne. Naszą rolę postrzegamy także tak, aby współpracować z samorządami, czyli z gminami i z powiatami i stworzyć dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w gminach i powiatach małopolskich. Przez ten dobry klimat rozumiemy albo zaangażowanie się samych samorządów w tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, a także zachęcenie ich do zlecania zadań użyteczności publicznej właśnie podmiotom ekonomii społecznej, które funkcjonują na ich terenie, bo to zarówno tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców właśnie tych konkretnych społeczności lokalnych, konkretnych gmin, którzy mogliby realizować zadania gminne i doświadczenie pokazuje, że te zadania realizowane są taniej niż gdyby to gmina miała realizować w ramach swoich zadań, powiedzmy, ustawowych przez swoich pracowników etatowych. Jak i te zadania są często nie są realizowane przez gminy w pełnym zakresie z uwagi na to właśnie, iż są one zbyt drogie, a sektor prywatny nie jest zainteresowany świadczeniem tych usług komercyjnie, bo mu się to po prostu nie opłaca. Stąd jest taka możliwość, aby te zadania były realizowane przez lokalnie działające stowarzyszenia, lokalnie działające fundacje prowadzące działalność gospodarczą, przez spółdzielnie socjalne tworzone albo przez mieszkańców, albo przez gminy z fundacjami czy stowarzyszeniami funkcjonującymi na danym rynku lokalnym i zlecanie właśnie takim podmiotom zadań. Zadania są przeróżne, od opieki nad osobami niesamodzielnymi, czyli czy to starszymi, czy niepełnosprawnymi, przez dożywianie dzieci i młodzieży, przez prowadzenie placówek kulturalnych czy oświatowych typu świetlice czy placówki wsparcia dziennego, przez prowadzenie dowozu dzieci do szkół, czy też w ogóle transportu lokalnego, przez utrzymanie zieleni i porządku w gminach, nawet mamy przykłady zaangażowania spółdzielni w prowadzenie szkół, czy też w prowadzenie cateringu, czy też utrzymania czystości w szkołach. Pomimo wielu obaw i wspomnień sprzed lat, współpraca pomiędzy instytucjami pozarządowymi a samorządami zaczyna się układać coraz lepiej. Cała idea ekonomii społecznej, chociaż znana od dziesiątków lat i w Polsce tak naprawdę spółdzielczość była zakorzeniona już od XIX wieku, szczególnie jej rozkwit w dwudziestoleciu międzywojennym, tak źle się kojarzy po prostu po okresie komunizmu, tak i cały ruch spółdzielczy do tej pory jakby płaci za tę łatkę, która była przyszyta w okresie komunizmu, stąd też takie irracjonalne obawy związane z historią, która nie ma już miejsca w obecnie. Natomiast gminy starają się patrzeć przez pryzmat możliwości rozwojowych dla tych podmiotów, tak? Czyli na ile one faktycznie tworzą miejsca pracy dla ich mieszkańców, a nie stanowią dodatkowego obciążenia dla gminy, bo wtedy to ma sens. Jeśli gmina ma do tego dokładać dodatkowe pieniądze, no to myślenie jest raczej takie rynkowe włodarzy gmin czy też radnych, że po co my mamy płacić za coś, co i tak komercyjnie jest dostępne czy też osiągalne, bo są podmioty na terenie gminy, czy to lokalni przedsiębiorcy, czy też po prostu osoby fizyczne, które świadczą tego typu usługi. Więc w sytuacji, kiedy danej usługi nie ma, kiedy gmina nie musi dodatkowych pieniędzy na to wydawać, bo przykładowo
realizuje to i tak ze środków własnych budżetowych, więc teraz wspomożenie takiej spółdzielni czy wspomożenie takiej fundacji nie wiąże się z dodatkowymi pieniędzmi, no to takie zainteresowanie tych gmin występuje. Zaczynaliśmy projekt dotacyjny w roku 2011, wtedy żadna gmina nie miała założonej spółdzielni socjalnej. W tej chwili takich gmin już jest ponad 10 na 182 gminy małopolskiej, więc może nie jest to ogromna skala. Natomiast widzimy, że to zainteresowanie rośnie, bo akurat spółdzielnie socjalne zostały przez prawo wyróżnione. Jest odrębna ustawa o spółdzielniach socjalnych. Gminy mogą prowadzić takie przedsiębiorstwa. Więc to także jest korzyść dla samych gmin do posiadania realnego wpływu na to przedsiębiorstwo. Z pewnością likwidacja zakładów budżetowych w niektórych gminach pozbawiła je możliwości realizacji części zadań własnymi rękami. Nie wszędzie dostępni są lokalni przedsiębiorcy, którzy każdą usługę, którą by gmina chciała zrealizować, są w stanie szybko zrealizować. Procedury zamówień publicznych są też znane, długotrwałe i często niektóre zamówienia realizują podmioty zupełnie niezwiązane z regionem, a posiadanie na swojej terenie spółdzielni, na którą ma się jeszcze wpływ, jest postrzegane jako duża korzyść dla takiej gminy.